300 rodzin na pierwszy rzut oka może wydawać się, że to dużo, ale jeśli wziąć pod uwagę wszystkie dzieci, które czekają na troskliwą opiekę, to dużo za mało. Dlatego Katowice ruszają z akcją Podaruj dzieciom nadzieję na dom, która ma promować rodzicielstwo zastępcze. Jak mówią przedstawiciele MOPS-u, wakacje to dobry moment na to, by spokojnie zastanowić się nad podjęciem tak ważnych, życiowych decyzji. Magda Sincewicz. Są ze sobą już 14 lat i jak sami się śmieją, chyba będą mieszkać pod jednym dachem do końca życia. Mimo, że Wiktoria ma już ponad 20 lat. Jest to takie uzupełnienie tej rodziny. Daje rzeczywiście takie poczucie szczęścia i takiego spełnienia się rodzicielskiego też. I naprawdę bardzo zachęcam, bo nasza rodzina na tym bardzo skorzystała. Skorzystał nasz biologiczny syn. Mają bardzo fajną więź między sobą. Dzięki tutaj szkoleniom, które są jakby oferowane przez Urząd Miasta w Katowicach, mieliśmy nawet, można powiedzieć, lepszą sytuację niż rodzice, którzy nawet o takich szkoleniach mogli nigdy nie wiedzieć, tak? Czy też nie byli wspierani w ten sposób. Gdy ktoś zdecyduje się na tak poważny krok w swym życiu, nie pozostaje z tym sam. Przez cały czas może liczyć na wsparcie pracowników ośrodka pomocy społecznej, psychologów czy pedagogów. Trzeba jednak spełnić pewne warunki. Pierwszy etap to jest sprawdzenie pewnych kwestii formalnych, a więc musi to być osoba na stałe zameldowana w Polsce, o nieposzlakowanej opinii, niekarana, niezadłużona. To jest takie podstawowe elementy, które gwarantują nam, że dana osoba będzie osobą właściwie sprawującą opiekę nad dzieckiem. Bo może to być jedna osoba, a niekoniecznie para czy małżeństwo. Kandydat na rodzica zastępczego musi wziąć udział w kilkutygodniowym szkoleniu, które przygotuje go do tej ważnej roli. Chcielibyśmy dążyć do takiego optymalnej sytuacji, chyba takiego marzenia, żeby każde dzieci, które w tych tragicznych sytuacjach muszą być odebrane rodzicom, mogły znaleźć swoje rodziny zastępcze, bo tam znajdują ciepło, miłość, opiekę i troskę. I myślę, że to jest najszlachetniejszy gest, który każdy z nas może przecież zrobić. Nierzadko zdarza się tak, że rodzina zastępcza staje się tą na całe życie.